No, witajcie tu, haha, to kolejny odcinek z cyklu Takie Tam, tym razem WZ 131 w bitwie z ósemkami na mapie Murowanka. Gram w Plutonie z Hardym, to była ta sesja, gdzie z Hardym grałem. Dołączył do nas jeszcze Furiat. No i gramy takim troszeczkę rozstrzelonym składem, bo nie mieliśmy czołgów na siódmym tierze, akurat takich, które wszystkie były tego samego typu. Więc mamy ciężkiego, mamy meda i mamy lighta, więc zobaczymy, co my z tej sobie bitewki tutaj wyciągniemy. Jak wyglądają archetypowe rozjazdy na tej mapie? Moi drodzy, czołgi ciężkie generalnie biją się tutaj o to, więc ich tutaj, one się tu muszą poprzełamywać, tak? Jeżeli chodzi o medy, to medy generalnie biją się o tą część mapy. Tutaj nie jeździmy, bo tutaj się umiera i to szybko. TDK-ami gramy albo gdzieś stąd możemy zagrać TDK-iem. Możemy TDK-iem zagrać gdzieś tutaj z tyłu, tak? Gdzieś tutaj się ustawić. Więc tu się gra TDK-ami, ewentualnie można tutaj zagrać TDK-iem. Ewentualnie można tutaj spróbować za tego krzaczka też zagrywać. Gdzie gramy lightami? No lightem najpopularniejsze otwarcie to jest otwarcie z tej strony tutaj, ewentualnie z tej strony tutaj i świecenie tego, co przejeżdża w tą stronę, ponieważ jest bicie wtedy na to. Z tej strony tutaj stając macie bicie na wszystko to, co wam lajcik zaświeci. No i podobnie jest z drugiej strony. Też macie bicie mniej więcej stąd. Na to, co zaświeci lajcik. Więc tak to wygląda archetypowo. No i jak się tutaj teraz rozegra. Oczywiście widzieliście też inne rozjazdy u mnie, na przykład widzieliście rozjazdy medem tutaj, widzieliście rozjazdy medem tutaj za domki itd. itd. Taktyk jest wiele. Ja wam mówię teraz tą podstawową, archetypową. Jeżeli się uczycie grać, to troszeczkę tak jak z instrumentem, tak? Oczywiście można improwizować, tak? No ale zanim się zacznie improwizować, to trzeba znać podstawy, bo w przeciwnym wypadku wasza improwizacja to będzie po prostu jakiś jazgot. Tak samo tutaj, nauczycie się najpierw archetypowych rozjazdów, a potem będziecie uczyć się dodatkowych rozjazdów, które będą uzupełniały paletę waszych taktyk na daną mapę, zależnie od tego, jaki jest setup wroga. Dobra, my jesteśmy tutaj akurat w środku łańcucha pokarmowego, więc spróbujemy tutaj coś rozegrać. No i zobaczmy, jak nam to wyjdzie. Ja to oczywiście chłopakom doradzam, jak się rozjechać. Ja pojadę spotować w E7. Natomiast chłopakom kazałem stanąć. Zresztą za chwileczkę strzelę. Gdzie pokazać, gdzie mają podjechać, w które miejsce stanąć. Także tam się ustawią właśnie na to, co ja będę świecił. No to trochę mi zeszło RNG, ale generalnie tutaj trzeba stanąć. Ok, już się pojawił jakiś lajcik. Nawet dwa jakieś bezsensowne otwarcia porobiły, bo nasz też zrobił bezsensowne otwarcie. No, my nie robimy bezsensownych otwarć, my sobie staniemy grzecznie tam, gdzie trzeba i już mamy pierwszego wyspotowanego i drugiego. RNG zniosło na gąsienicę, ale zwróćcie uwagę, że nawet spotowanie dostało. No i TVP z naprzód, nie wiem, czy go trafiłem. Ale lapla się zaświeciła. Trzeba potańczyć i pysła w tabuży. Jest TV-pek. Nie mam mięcia. Więc teraz podjeżdżam, żeby wyspotować, czy coś tam jeszcze pojedzie. O, proszę bardzo, 40 TV, ale to jest ofiara sama dla mnie. Poczekajmy. Na bułach i uciekamy od razu, żeby w razie gdybyśmy spota dostali busz, tutaj znajdziemy następny cel. Trafiłem go. No a tutaj drużyna słabo zagrała przeciwnika, dużo czołgów na środku, to są czołgi, które się bije. Tutaj VTU się wybrało. Na razie jeszcze nie robimy żadnych nerwowych ruchów, tu jeszcze się nic nie rozstrzygnęło. Ja cały czas staram się szukać przez czołg, spotować to tu, to tam.
No i pięknie kapałkuje czkoleczkiem. To musiał poczuć. Nie zaświeciłem się. No to powtórka. To 34-100 się pojawiło tam na flance, ale to już... Zobaczcie się, jak błyskawicznie chłopaki go skończą. I potok. I nie ma. T-34-100. Znowu grąski poszło. Tutaj to działo... No, powiem tak, WZ-131 wcześniej miała takie fajne działo z meda. Długo przeładowywało, chyba 9 sekund, ale było pieleńsko czy celne. A to działko niestety już lightowe typowo. Czyli słabo się, że tak powiem, słabo skupia i mocno się rozwala przy każdym ruchu. Dobra. Czytajmy sytuację. Jest 6 do 4. Tutaj ta flanka, nie wiadomo co się z nią stanie. No co prawda mamy te deki Artek Ratos i WKV dwójkę, która tak naprawdę może strzelić kolas na 20 sekund, więc trzeba coś tutaj zrobić, zanim to upadnie. Jeżeli ta flanka padnie, to nas zamkną. W związku z czym decydujemy się wszystkimi siłami zaatakować. No, grając w plutonie mogę sobie na to pozwolić, tak? Bo wydałem komendę, że atakujemy i po prostu chłopaki ruszyły. No. Grając na randomie solo, no to takie akcje tutaj no raczej nie należy takich akcji wykonywać. No ale tutaj, tak mówię, skoordynowaliśmy atak. Teraz z kolei wjechałem w jakiś wrak, który tu nie było widać. Nam się wydaje, że to jest tylko TVP VTU, tak? To się okazało, że tu jest jeszcze AMX. Jack Panthera 2. No i VTU na... napięknięcie. Ajajajaj. A nic, ucieka pod murfem i w sam raz. Elegancko, dobra. Panterka sobie stwierdziła, że po mnie przyjedzie. Spróbuję ją postawić na gąsce. Ale spróbowała. No i teraz... nie trafiła. No to jakby tak, ja to przez moje. A chłopaki już ją objechały elegancko. No i flankę wyjaśniliśmy sobie tutaj. No i tak naprawdę teraz my ich zamykamy w okrążeniu, tak? Dzięki podjętej agresywnej decyzji, żeby zaatakować tutaj całymi siłami. Udało się to elegancko rozegrać. Nie wiemy jeszcze gdzie jest co tam, ale Emila chyba nie nadzorna. Ja się podejrzewałem, że gdzieś tam jest. Ale stwierdziłem, że skoro to jest nadzór, to jedną bułę jestem w stanie przyjąć od niego, a potem ucieknę, więc jadę twardo. No, KW-122 się zaświecił, bardzo ładnie. Jeżeli to się bierze, elegancko weszło. RNG już nie pozwoliło mi zdobyć fraga, ale po moim wykryciu wpadła. Na razie 1300 po moim wykryciu. Jest i nazor. Teraz zniknął. Zanim zdążyłem skupić, to zniknął. Dobra, to mi zostało już tylko arta tak naprawdę, żeby poprawić wyniki to wszystko. Chociaż tu już jest dobrze, 2264 obrażenia zadane, 1300 z mojego spota, 4 ciągi wysportowane, 5300 w UN8, więc roboty swoją zrobiłem. Ani nawet go nie zarysowałem, trafiłem go w dział. Okej.
No i 2446 obrażeń zadanych, 1306 ze spota, no 2062 WN8. Ładna bitwa, udana. No i wygrana przede wszystkim. Zresztą powiem wam szczerze, że to była całkiem niezła sesja wtedy z Hardem. 15 bitew zagraliśmy, 89% zwycięstw, także elegancko się grało. I żeby było śmieszniej, to nie ja byłem, to nie ja zakładałem Pluton, tylko Hardy. Dobra, no to tak, z mojej strony w zasadzie wszystko, pokazałem, opisałem tą mapkę, pokazałem jak na niej zagrać, no i fajnie, żeśmy rozbili przeciwników, dzięki dobrej decyzji, agresywnej gry. Jeżeli się wam podobała ta bitwa, to oczywiście łapka w górę, jeżeli jesteście u mnie pierwszy raz, zapraszam do subskrybowania kanału, a ja się z wami żegnam w takim razie i do zobaczyska, do następnego odcinka, trzymajcie się, pa!